obiecuję ci w fazie, że nie będziesz się zadawać z Mirką. To dobry weryfikator ta Mirka by był dla siebie. Ja cię przepraszam, to aż współczuję. Ciężka mama. I co ta Mirka? No w kasie siedziała. W kasie siedziała. Tak ją dobrze zapamiętam? Pewnie gdy stanęło, że to były dwie zupełnie różne osoby, to coś było takiej charakterystyczne w tej kobiecie. No, a Mirka raz cię widziała już, że wredna jesteś i że przyjaciółkami nie będziecie. A za każdym razem cię, kurczę, jak Pana Boga normalnie w wąwolnicy w ołtarzu w bocznej na wiecharze powzdrawiać. Pozdrowanie. To co myślicie, że to sąsiadka? Nie cholera. Na jednej działce to sąsiedzi to są na dwóch sąsiednich, a my na jednej mieszkamy. Bez płotu. Płot jest w oku. Szaman. Miałeś chyba coś robić. No zaczynam. Przygrywam do gry. Czerpię energię z kosmosu logo. No. Ojej, aż mi iść normalnie. No i to też taki niezbędny element tego całego procesu. Zoś. No nie jest, kurczę, Mirka sąsiadka. Sąsiadka to jest Zośka Kosz. Poznanie. No wyobrażasz sobie, szaman sąsiada chce i... Mirce by nie dał. Ale Krzyśkowi, czyli mężowi Miski, zostawił klucz, żeby pilnować chałupu. Znaczy, Krzysiek to nawet już palić chciał i to ręcznie, codziennie. Sam się zdeklarował, szamanko, ale to nie prosił. W ostateczności no już przeżałował i mu gaz zostawił, no bo nie chce. Bo to, z Krzyśkowi to nawet bym się nie ten, ale... Jakby Mirka policzyła szamanowi, to każde palenie Krzyśka w piecu okruca, fuks, to ja, mimo że to ja nie mam z nią relacji, tylko Macuga unika z nią relacji, no ale to bym się od baby normalnie nie wiem co. No a Krzysiek unika też z nią relacji, dlatego że woli do pieca zapalić. No, to jakby mi jeszcze to doliczyła, to wiesz co to by było? No tak, nie, zostawiłem mu gaz. Ale wiesz, jak to fajnie mieć ten, pogodzić to, kurde, w ludziach. Przecież to swojemu bratu nie paliła. Tylko to znowu wyrzuciła przy okazji sprzedaży chałupy, no. Wiecie, jakie tam relacje, kurde, co? Takie wiejskie? Nie, to wcale nie są ksiowi ludzie. Nie wiem skąd oni są, ale oni są. Znaczy ta ich matka z ojcem to byli jacyś. Pewno jacyś zaburzanie autochtoni czy ktoś, którzy się tam osiedlili. Cholera wie. Nie wiem, może kiedyś spytam skąd byli, ale to nie ludność miejscowa. Raczej, no tak przypuszczam, że to w tamtych czasach, 80. No rok, no to mogło być pokolenie. Czekaj, to 85 lat. No, to dzieci takich ludzi. Jak najbardziej. Czyli tacy trochę bez tożsamości. Wyrzuceni z ziemi, wyrwani z korzeniami i rzuceni nie wiadomo gdzie. Ludzie tak to odbierają, tak to odczuwają. Tacy, co na obce ziemię zostali, tak rzuceni, czyli na poniemieckie, na Dolny Śląsk, to do dziś korzeni tam nie zapuścili, tam, mimo że to jest 70-80 lat. Samo jest u nas. Ci ludzie, którzy wprowadzają
się do tych gospodarstw rolnych. Były przepiękne zabudowania po Mazurach niemieckich. Przepiękne, przepiękne domy, obory, stajnie. Jakieś zabudowanie gospodarcze, często w takim łamańcu, przepiękne sady. To potrafią przez 60 lat więcej. No. To samo jest na Dolnym Śląsku. To tylko w nie swojej chałupie człowiek, nawet jak mu leci nowe, nie wymieni chyba deseczki, nie? A tam ludzie mają taki stosunek, że im na łeb leci i teraz się to zmieniło. Ostatnie te, bo przestały działać tamte te i teraz się zmieniło. Nie wiem jak tam u nich, bo u nich nie byłem, ale na Dolnym Śląsku się zmieniło. Faktem, że mnóstwo ludzi właśnie takich jeszcze innie tam w inny sposób trafiających poprzejmowało wiele takich rzeczy gdzieś tam w ostatnim czasie, ale tak czy tak się to zmieniło. I to już widać. Już było widać, jak byliśmy tam ile? Rok temu? Dwa lata temu już. Ale to są olbrzymie procesy. Ludzie potrzebują mieć tożsamość. Oni skądś pochodzą. Do takich ludzi nie przywiązanych do ziemi, do miejsca, jak szaman, to nie ma. Tylko są różne sposoby przywiązania. Jedni są przywiązani bezpośrednio, a drudzy pośrednio. Przez swoich rodziców, przez swoich dziadków, przez swój ród. Wujek teraz jest w takim procesie. Ciągnie go do czegoś, co de facto ma jakieś mgliste wspomnienie, byle to była kierowczyzna. Tak? No, to nie ważne miejsca, tak, no. Skubany. A tak mówi, no bo mi się podobają tamte te. No i sam jest to poza świadomością, ale tak, w taki sposób oddziaływują programy miejsca tutaj. Mój dom nie jest moim miejscem. No ale to takich to jest rzadko mało. To tutaj to ty jesteś jedyna z bata, szaman jedyny z facetów, ale to wśród facetów to w ogóle taki. Ty tam masz z innego powodu brak tożsamości, to jest inny sprawie niż szaman. Ale brak tożsamości to brak tożsamości, czy takiego, no w pewien sposób to jest brak tożsamości. Nie jestem związana. Ani to nie są nutry, ani to nie jest mój dom rodzinny, ani dom, w którym mieszkam. Ważne, gdzie mieszkasz, ważne, gdzie są twoje korzenie. I czy one są w ogóle. Korzenie se można zrobić takie na innym fraktalu, takie nienawiść przykryć nie wiadomo czym, nie? Maturze. Jak ty na to? Kochanie, można przykryć nienawiść nie wiadomo czym? Nie. Wiesz co, nie wiem czy to nie poleciało. Ale kochanie, ja poważne rozmowy. Z lampy. Co? Tu. Przepraszam, len poleciał z lampy? No to tylko mysie gówna albo len mogą być. Mysie gówna nie są. Kosztujemy. Nie są. No ostatnio dwie myszy się złapały. Wiesz, otrułeś się. No. Nawet o tym nie myśl? Taki łysy jak twój mógłby być, ale to masz kara straszną. To prawda, tak miła, że szok, ale... Masz kara, jej, jakie to brzydkie. Się tak ciężko wesprał, się położyliśmy do łóżka, tak... Jak ciężko stanął pod tą kątą, czekał, że puszczę, bo ja napalać falską, że twoja stacja nade mną. No właśnie dlatego nie chcę, no bo jak takiego wyrzucić potem z łóżka? Nie będę się asymilował z kotami.
zwierzątach się położy. Skórki cztery na szamana strzekają z kota. Skórki cztery, to myślę, że to jest twarzy. Tam dziarasz. To jest właśnie właściwość skórki. Już się położy. To ty musisz mieć żywe, bo nie masz faceta, to będziesz z kotem gadać. Szaman ma babę, z kotem nie musi gadać. Jeszcze z psem bym pogadała. Aj. Tylko że mam wyjeżdżać, nie jadę. Można mieć tożsamość w kocie. To mówię, się nazywa kotam. No, nie mam. Godzina minęła. No dobra, bo Rybeczka już tamte, a szaman tu. Wow, wow. Gdzie są te miski stalowe? Słuchajcie, gdzie są miski stalowe kobity? Gdzie są? No cudny kiciaczy. Tam gdzie widziałam je, tam gdzie garnki takie mniejsze stopy. To jest minka tego twojego. To mi cholera jest niepodobny do mojego. Nie. Kurde. Ani miłosia. Mamy. No właśnie nie trzeba. Ale tylko widziałam. Gdzie jest cud właśnie? To on szeroki, wiesz? I jak tam z tym? O, dziękuję. Miód. I tego miodu... Nie dotyka. Nie dotyka. Znaczy są miody tam, ale ten ma tu stać i się roztapić. Ach! Bo zaraz wieki. Tak, całkowicie te buty podobne do moich. No i są tutaj. Co podobne do swoich? Buty. Kto? Słoneczki. A Bogusi. Co? Wyjmowcy? No. Które? Wiesz, one mają 5 czy 6 lat, no to też. Które ty mówisz, tak? Te. No podobno. No to nie masz takiej tragedii. Nie, jednak, co, kto to miał takie rozpoznanie, że Bogusia w takich przyjedzie? No identyczne. No. No to nie, to nie, to ci się to nie ale ujdzie. Już one wiesz, mają swoje. To trzeba se było kupić nowe. A skoro w takich mam trzy pary szpilków i nie mam gdzie chodzić. A z cytnym będzie napierdalać i kolorową. I miałam jeszcze płaszczyk Norki miałam od babci Marysi pożyczyć. Jaki kotek. Tak. Mniejszy. I sukni malową. Będę uważać. No. I co, chciałaś tutaj to wszystko wtargać? To trzeba tak, wiesz, trzymając za środek, w czterech stron. Nie, to nie jest osłonka, to jest się do... tylko plaskowa. Tak naprawdę. No to są różne kluczowe. Tak. I... Rybeczko i ten, ualalala. Szlupa.
na mako. Rybeczka, ten sklep trzeba robić tam i tak dalej, bez tam, o, widzisz? Proszę, co chciałabyś sprzedawać? Lampy. Lampy styk, tak? Styk. Lampy styk. Jak postanę. Jak się nauczę operować narzędziem elektrycznym. A co to za problem? Bo to skacze mi. Ja chcę zrobić linię równo, a to na boki mi lata ten remont. No to masz jakąś gównianą maszynę. Czemu? Na pewno jesteś ciemna, bo to technika. Żebyś zrobiła pewny rys na ten, to musisz trzymać rękę na tykwie. Więc trzymasz tykwę tak, kładziesz narzędzie z tykwą tutaj i dopiero robisz, co chcesz zrobić. I musisz mieć dobry, wysoko, trzeba dobrać obroty, nie powie ci szaman jakie. Bierzesz kawałek tykwy, taki na ten i robisz sobie, patrzysz po kolei przy jakich obrotach, jak ci obrabia materiał. I zapamiętujesz. I to trzeba zrobić próbę, bo tak trudno określić. Czasami 50-100 obrotów jest różnica, widać. I to nie, że przekręcasz od razu co 1000, tylko po małym tym, jak widzisz, że jest lepiej. I tam trzeba dokładnie, bo to czasami jest kwestia 100 obrotów, a to jest kosmos. Albo ci je jak chcesz, albo ci właśnie zaczyna szarpać, albo ci wyrzuca biury, bo to jest taki materiał. Poza tym prawdopodobnie też jest kwestia dobrania frezu, więc frez prawdopodobnie będzie taki metalowy, duży. Nie będzie ci szaman całego kursu robił w pakiecie, ale przede wszystkim się trzyma rękę na tym. I rysujesz tak jak pisakiem, to musisz mieć dobry dremel, ale to jest kwestia ułożenia, bo to jest na tyle lekkie. W razie czego to się takim czymś odciąża, że się robi, zawiesza na sprężynce coś takiego i wtedy sobie kładziesz na takiej tej, gdzie on nic nie waży. I operujesz nim jak pisakiem. I to jest banalny sposób, bo ja nie wiem, czy takie rzeczy są, bo ja, ale być może są. Jak nie ma, to ci szaman powie, jak to zrobić. Albo Tomkowi zlecimy. No bo że tam dziurkę zrobić, to nie problem. Problem czy to nie zrobić takie zaplanowane, jakie się chce linie. Problem co? Linie? No ale to też jest kwestia sprawności. Poza tym jest to kwestia narzędzia. Bo linie powinno się robić piłą. A ty pewno chcesz robić więcej. Nie, to takie do doborowania. No to jakieś poronione ten. To tak jakby ci dentysta chciał obracającą się piłą wokół własnej osi borować zęby. No to byś wyszła tak bez zębów. Robię, tak. Proszę? Co? Kto nie robi nie tak? Nie wiem jak robię. Kto tak robi? Dentyści? No ja widzę jak robię to tylko no to tak precyzyjnie. No ale nie widziałaś czym robią, tylko że precyzyjnie robią. Są również do dremeli piły okrągłe, jak piła normalnie, tak kręcąca się na takim tym. Trzeba kupić piłę i zobaczyć, czy piłą się nie kręci. A, że okrągła. No co tam, no. Ale ja jeszcze nie próbowałam. No właśnie. No to ci szaman mówi. Pójdziesz na kurs do Bogusi, to się nauczy. Czego kurs? Nie wiem. Rzym. Życia. Bo nie piłę. No, że. O! O! O, ja nie umiem na to przyjeść, bo u mnie trzeba. Mam odwrót taki, trzeba jego reaktywować. To 3 lata, kolem zarosło.
ustawy. Ale jedwabie jak nie jedwabie. Ustawy. Aha. Bardzo mi pasuje ta... No właśnie, Wszystko widzę, większy proces. Powiem ci tam już, że muszę uważać na te okulary. No. Bo wiesz co, znowu zostały mi w czapce, nie? Zgubiłobyś? Wiesz co, one mają coś takiego, takie nakładki, nie? Aha. One właśnie są, że się ściągają całe. Mhm. Także łatwo to zgubić. To ciasto ma być. Wracać od razu. Ale wiesz co, wspominałaś reklamę, może ja też coś takiego miałam. A co się dzieje? Nie, te nakładki się wcale nie powinny tak łatwo zdejmować. Zawsze się będzie zdejmować. To jest taki papier? Nie, to jest zdanie. Nie, zbyt łatwo, nie. Może tutaj albo je podrzeć. O, dobrze, już. Ja ci to zrobię, kochanie, bo ja już to zauważyłem, ale nie miałem pomysłu, ale to faktycznie trzeba podróż. W każdym razie trzeba zsuwa się po prostu. Jezu, ale będzie ciasto. Wygniecione, połowa nie będzie jadła. To jest w czapce.